Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski. Panie burmistrzu, mieszkańcy Złocieńca złożyli już projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Co mieszkańcy Złocieńca chcą robić? No, w tym roku projektów jest więcej niż dotychczas. W tym roku złożono 8 różnych projektów, też na różne kwoty. Do tej pory każdy liczył na, że kwota 140 tysięcy jest kwotą maksymalną, więc jeżeli przygotowujemy wniosek, to musi być na maksymalną kwotę albo zbliżoną. W tym roku nie są to kwoty maksymalne, przynajmniej nie we wszystkich przypadkach. No, mamy na przykład, jest zakup kłada strażackiego i czujników tlenka węgla. Na przykład mamy taki projekt, który został złożony. Mamy bardzo ciekawy projekt dotyczący rewitalizacji parku Żubra, nasadzenia miejsca małej zieleni, architektury. Mamy program dotyczący aktywizacji wsi, zakup namiotów i też różnego rodzaju sprzętu po to, żeby wieś troszeczkę zaktywizować. Jest, co ciekawe, bardzo jestem też szczęśliwy, że na przykład jedna z miejscowości, jedna z wsi, jedna z sołectw złożyło też wniosek, Bolegorzyn złożył wniosek na siłownię pod chmurką na wsi. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że zdecydowali się i myślę, że to też będzie dla mieszkańców wsi ten sposób pokazania, że jak wieś się dobrze zbierze, to może też wygrać z miejskim na przykład jakimś projektem. No, jest na remont pomostów na Wyspie Ostrów, czy też edukacja dzieci i młodzieży, bezpieczny czas nad wodą. No, więc takie mamy projekty. Jest jeszcze miasteczko ruchu drogowego na osiedlu Czaplineckim, które jakby jest kontynuacją placu zabaw, który powstał. No i złocienicki sport, wyposażenie, sprzęt sportowy klubów naszych lokalnych. Także takie są projekty. Myślę, że teraz przechodzimy do. Jesteśmy w trakcie etapu weryfikującego te projekty, czyli sprawdzamy realność wykonania tego, bo jeśli projekty zatwierdzimy, że będą można, że te budżety będzie można przyjąć, że za te pieniądze realnie da się wykonać i zrealizować projekt, no to przejdziemy do tego następnego etapu, czyli 26 listopada. Zaczniemy głosowanie a przed tym czasem, czyli już właściwie od początku listopada będziemy mieli okazję promować się i też namawiać, wnioskodawcy będą mogli namawiać mieszkańców do tego, by podczas głosowania oddać swój głos akurat na projekt, który nam się najbardziej podoba. Pan jako burmistrz będzie miał problem, na który projekt zagłosować? Nie. Ja już mam już swój projekt i wydaje mi się, i nie będę raczej promował, nie będę stronniczy. Są projekty, które są mocno przemyślane, które wykraczają w przyszłość, ale też mam świadomość, że każdy musi mieć taką samą szansę i też każdy musi pracować nad promocją własnego projektu w taki sposób, żeby dostać jak najwięcej głosów. W ostatnim czasie pojawiła się informacja o młodzieżowym budżecie obywatelskim, szkolnym. Co to za inicjatywa? No, na którymś ze spotkań w szkole młodzież zrobiła mi niespodziankę, bo pojechałem na spotkanie, na apel okolicznościowy i uczniowie razem z opiekunami przedstawili mi propozycję szkolnego budżetu obywatelskiego. Więc inicjatywa dosyć ciekawa i myślę, że no, my lubimy ciekawe inicjatywy, takie nietypowe, a to jest świetne miejsce do nauki tych postaw obywatelskich i też realizowania pewnych pomysłów i przez to nauki pewnych takich relacji, współpracy między sobą, elementów ekonomii i też jakby współpracy z nauczycielami, z rówieśnikami dla skutecznego zrealizowania pomysłów. Więc mieliśmy wczoraj
bądź przedwczoraj spotkanie i z przedstawicielami, z nauczycielami, opiekunami. No i prawdopodobnie po tych uzgodnieniach, które mieliśmy, ustaliliśmy już twardą formułę, jak ten szkolny budżet obywatelski będzie wyglądał. Po prostu szkoły dostaną do dyspozycji określoną pulę pieniędzy i młodzież będzie mogła składać swoje własne projekty, projekty szkolne, i później komisja się zbierze, będzie tak samo jak w tym naszym dużym budżecie, w takiej wersji mini będą oceniać realność tych projektów, czy one da się zrobić, czy nie, czy ten aspekt społeczny będzie osiągnięty, no i później młodzież szkolna będzie te projekty realizować za te pieniądze później. Oczywiście wcześniej będzie głosować, które projekty będą najlepsze i będą wybierać te, które otrzymają dofinansowanie. Więc super inicjatywa, świetny pomysł i tak jak w internecie zaczęło się to rozkręcać, to od razu napisałem i też mówię, budżet obywatelski w szkołach jest dla młodzieży szkolnej, więc to oni decydują, jakie będą mieli pomysły, oni szukają tych pomysłów, oni będą wypisywać to we wniosku i to młodzież szkolna będzie decydować, które projekty wybierze, na które będzie głosować i które poprzez największą ilość głosów będą zrealizowane. Bardzo fajny temat, także to też jest, myślę, super pomysł na to, żeby młodzież przyzwyczajać do pewnych ruchów obywatelskich i tego, by sami decydowali o własnej przestrzeni tej życiowej i też mieli na nią wpływ. Więc naszym zdaniem, jako tych, którzy kształtują ich osobowość, pomagają im w rozwoju, jest to, by dawać im takie bodźce, które im pomagają w tym, żeby w świecie, wchodząc w świat dorosłych, żeby mogli sobie świetnie radzić i też mogli być dobrymi ludźmi i też zmieniać ten świat na taki, jaki oni chcą. Przed tym, jak objął pan stanowisko burmistrza, był pan działaczem w stowarzyszeniu. Nadal jest pan działaczem aktywnym, tak? A społeczeństwo w Złocieńcu jest aktywne? To też zależy. No, dobrze, że są ludzie, którzy wychodzą poza bierność facebookową tych mediów społecznościowych i oprócz tego, że wyrażają swoją wolę, głównie niezadowolenie, to jednak widać, że część ludzi jeszcze stara się i udowadnia, że warto jest pracować dla innych, na rzecz innych. I to też widać, że jest bardzo dużo akcji charytatywnych, akcji pomocy innym, dzieciom potrzebującym, niepełnosprawnym, osobom dorosłym, które potrzebują, więc jesteśmy dalej uczuleni na to, że nam to przeszkadza i chcielibyśmy zamanifestować tą pomoc, to wsparcie i to też robimy. Natomiast coraz mniej jest takich inicjatyw, w których ludzie sami wyrażają wolę tego, by zrobić coś. I to w realu, nie w świecie wirtualnym, ale zrobić coś rzeczywiście i też poprzez te działania móc popracować, nauczyć się czegoś, coś zrobić dla innych. Także od wielu lat funkcjonuje program Działaj Lokalnie, który na bazie zaufania, takiego magicznego słowa, w którym ufa się ludziom, że jeśli mają pewien pomysł i się pod nim podpiszą, to ufa się, że oni to zrobią, zrealizują, nawet jeśli nie potrafią, nawet jeśli się potkną, to jednak jest to forma nauki i też zbierania doświadczeń, które w życiu mogą pomóc tym, by tych błędów w następnym czasie unikać. To jest jakby kontynuacja i też myślę, że społeczeństwo musi być jakby dojrzałe do tego, żeby podejmować decyzje i musimy też do tej dojrzałości im pomóc dojść, by też nauczyli się tego, by ten świat był jakby na miarę ich możliwości i chęci, żeby oni też po nas przejmowali te nasze inicjatywy i tworzyli tą naszą małą społeczność i ten świat taki, jak my sobie wymarzyliśmy, jaki byśmy chcieli, żeby być. No i zastanawiam się, czy być może jeszcze nie wprowadzić budżetu obywatelskiego, nie zrobić takiego grantu w przedszkolu, bo to też jest pewna forma ciekawej aktywności, żeby na przykład w przedszkolu dzieci
poprzez obywatelską postawę same wybierały zabawki, jakimi chcą się bawić, a nie na przykład, żeby to robili opiekunowie czy pani dyrektor. Więc niewykluczone, że tą formę jeszcze w jakiejś tam wersji mini będziemy realizować. Dużo fajnych pomysłów, a co udało się zrobić w innym obszarze, w obszarze inwestycji w tym roku w Złocieńcu i co jeszcze planujecie do końca roku? Najważniejsze, że te nasze plany, propozycje inwestycyjne wchodzą w etap realizacji. Najważniejszą rzeczą, która w tym roku się zacznie i będzie trwała do przyszłego roku, jest zagospodarowanie brzegów rzeki Drawy, czyli pomiędzy mostami na Połczyńskiej i na Staszica. I będzie to, myślę, taki teren, który będzie zachęcał do aktywności, do spacerów i też do relaksu, do odpoczynku. Będzie to dalej łączyć się z remontem mostu na rzece Drawie, który jest w stanie już opłakanym i myślę, że przez ostatnich kilka lat już posunęło się to na tyle, że w chwili obecnej powinniśmy go zamknąć, żeby też nie stanowił zagrożenia. No i dalej będziemy już wykraczać. Cieszę się, że na przykład jest w budżecie obywatelskim projekt dotyczący rewitalizacji Parku Żubra, bo to też jest dalszy etap naszego działania. Z innej strony zajmujemy się tym, czego nam brakuje, czyli likwidujemy stare place zabaw i też na to miejsce budujemy strefy aktywności, budujemy place zabaw takie, które będą kolorowe, będą zachęcać mieszkańców i powstaną w takich miejscach, gdzie chyba powinny, czyli tu na terenie nad Drawą bezpośrednio będziemy mieli duży i ładny plac zabaw. Będzie ścieżka edukacyjna, taka zabaw fizycznych, która na pewno jakby będzie zachęcać do eksperymentów. Też tutaj przy Wzgórzu Zamkowym powstanie duży plac zabaw. Obecnie nad jeziorem Maleszewo jest w trakcie inwestycja. W listopadzie ma być zakończona, czyli strefa aktywności dla mieszkańców. Niedawno zakończyliśmy inwestycję na osiedlu Czaplineckim, czyli projekt, który był w ramach budżetu obywatelskiego ubiegłego roku. Też strefa aktywności dla mieszkańców z elementami street walkera, z piłkarzykami, stołem do ping-ponga, z boiskiem do siatki, też powiększone przez naszych mieszkańców z inicjatywy ich, też miejscem do gry w bóle. No i to tego typu rzeczy takie dla tej aktywności. Natomiast inwestycje drogowe, to jest to, co zaczęliśmy, cieszę się niezmiernie, że droga w Bobrowie, czyli ten etap od Krajowej 20 do przyjazdu kolejowego, no i teraz od Krzyża aż do Kaczego Dołku jest w trakcie realizacji i myślę, że do końca listopada mieszkańcy będą mogli cieszyć się z tego. No i szykujemy jeszcze kilka inwestycji. Są to inwestycje związane z dokumentacjami. Szykujemy się pod farmę fotowoltaiczną dużą po to, żeby zaoszczędzić na energii. No i też nie ukrywam, że powoli zagospodarowujemy tereny, które są przy inwestycjach, czyli niedługo część przy osiedlu Czaplineckim i też Włókienniczej będzie zagospodarowana, będzie rozbudowa zakładu, będą nowe miejsca pracy. Galeria Hosso nie jest kolejnym sklepem spożywczym, który będzie rywalizował, ale jest też uzupełnieniem oferty handlowej, też uatrakcyjnieniem oferty handlowej dla Złocieńca i też konkurencją być może dla innych miejscowości. No i jeszcze kilka rzeczy. Powstanie browar w Złocieńcu na obrzeżach miasta. Jeszcze jest kilka różnych fajnych pomysłów. Będzie firma, która będzie się powiększać, rozwijać. Powstaną zielone dachy związane z ekologią, zagospodarowanie terenów, tak żeby tą przestrzeń publiczną troszeczkę wygładzić, żeby ją zrobić bardziej przyjazną. No i też liczymy na dofinansowanie z funduszy ochrony środowiska.
liczymy na to, więc bardzo mocno zabiegaliśmy o to, by one się pojawiały, bo chodzi o rewitalizację całego centrum, czyli likwidację kominów, podłączenie do sieci cieplnej, odprowadzenie wód deszczowych, no i zrobienie dróg, które tutaj przy okazji miały być zrobione. I, no i myślę, że zwieńczeniem za kilka lat będzie to, że być może uda nam się, zrobiąc to wszystko, również zrobić rynek, który myślę, że tym sercem będzie dla miasta, i świadomość, że te pustostany, które tutaj na rynku są, że szybko się zagospodarują i też znajdą chętnych, i to miasto będzie troszeczkę inaczej żyło i trochę inaczej funkcjonowało, nabierze takiego własnego kolorytu. Jest jeszcze kilka różnych projektów związanych z realizacją pewnych zmian architektonicznych i dopasowania do potrzeb ludzi. Podpisaliśmy umowę w ubiegłym tygodniu z Politechniką Koszalińską. Przyjadą studenci ostatniego roku i w ramach prac swoich zaliczeniowych przygotują nam koncepcję na zagospodarowanie tych terenów i też będziemy mogli korzystać z tych projektów, jeśli będą dobre, to je po prostu realizować. Także ulica Gronowska będzie w tym roku też, przetarg będzie ogłoszony, być może teren będzie przekazany do realizacji. To też jest jedno z takich trudniejszych zadań, które realizujemy wspólnie z powiatem. Złożyliśmy kilka jeszcze innych propozycji do powiatu na remonty, na budowy dróg. No, nie wszystko naraz, ale idzie to powoli. No i myślę, że to, co się w miarę dobrze zaczęło, czyli nasze starania o wymianę nawierzchni na 20, przynajmniej na odcinku w gminie Złocieniec, jakby zakończyły się sukcesem. Widać teraz po stronie Drawska, że drogi są łatane, to jednak ta wymiana dla nas powinna być takim elementem pokazującym, że ta batalia była trudna, ale mieszkańcy razem ze sobą, akurat wspierając się, doprowadzili do tego. No i też nie ukrywam, że teraz czekamy na drugą część remontu przejazdu kolejowego. Nie dało się jakby złagodzić tego przejazdu, bo działały dwie różne instytucje w dwóch różnych czasach z dwoma różnymi projektami. I tak uważam, że cudem jest, że te instytucje państwowe, PKP i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych robią teraz, i myślę, mam dokument, dostałem informację, że do końca listopada najpóźniej, albo wcześniej, jeśli pogoda na to pozwoli, to będzie uruchomione przejście obustronne tutaj przy przejeździe kolejowym. No i nie ukrywam, że mocno zabiegam o zrobienie dwóch dużych inwestycji drogowych, czyli przekształcenie skrzyżowania właśnie z torami drogi krajowej, na poszerzeniu tej drogi i też wyłagodzeniu. No i drugi to jest chodnik do Rzęśnicy, ten, o którym już od kilku lat rozmawiamy. I no, też nie ukrywam, że prowadzę od dłuższego czasu rozmowy, a w ostatnich dniach te rozmowy są w miarę konkretne, więc liczę, że znajdą się one w budżecie i od przyszłego roku zacznie się element dokumentacji, przygotowań dokumentacji, a w następnym roku będzie realizacja. Czyli plany są. Przy okazji minister Morawiecki w Lublinie powiedział, że dla takich miejscowości jak Złocieniec będziemy mogli liczyć na obwodnicę, więc trzymam premiera Morawieckiego za słowo i też liczę, że no, widać, że gdzieś tam się te nasze jakby poszukiwania sojuszników i tego, by jednak zwrócić uwagę i nam pomagać, i to, że są jakieś pomysły, są jakieś projekty, programy, którymi staramy się zainteresować władzę, no widać, że jakiś to skutek przynosi. Także inwestycje drogowe, inwestycje związane i podparte infrastrukturą wojskową, które będą miały wpływ na nasze życie, po to, żeby te obciążenia zmniejszyć, myślę, że to będzie rzeczą ważną. Następnie to jest
jakby uspokojenie tej przestrzeni wokół centrum i też przygotowanie i tras, i ścieżek rowerowych, i rekreacyjnych po to, żeby namówić ludzi, by wyszli z domu i też nie siedzieli w czterech ścianach. No i wiele działań takich aktywizujących po to, żeby ludziom chciało się działać, robić jakieś pomysły, projekty, uczyć młodych, starać się też jakby poszukiwać takich sposobów, by ci ludzie się rozwijali, żeby też dobrze się czuli na tych naszych terenach. Prowadzimy rozmowy w zakresie rozwoju turystyki, rozwoju bazy turystycznej. Mamy kilka bardzo poważnych propozycji i myślę, że będzie czas na to, żeby o tym troszeczkę głośniej powiedzieć. No i temat, który dla nas jest niezmiernie trudny, czyli sprawa rozwoju inwestycji gospodarczego. Tak się składa, że gmina nie ma własnych terenów inwestycyjnych, zaledwie 2 hektary nam zostały, ale to też nie znaczy, że nic nie robimy. Współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy rozwijają się, rozbudowują swoją infrastrukturę, będą poszukiwać i już poszukują pracowników, jednak cały czas są sygnały, że jednak odpowiedź na naszym rynku pracy nie jest taka, jakby oni chcieli. Więc tutaj te istniejące zakłady rozbudowujące się, myślę, że znajdą chętnych do pracy. No i zakład rybny, który się spalił, też dla nas był takim ciosem, bo już właściwie byliśmy przygotowani do tego, by uruchomić w połowie października licytację i też był chętny, który zadeklarował wstępnie, że on to kupi i też na wiosnę przyszłego roku chciał uruchomić. Wszystko padło, zaczynamy od zera, zobaczymy jak to się skończy. Natomiast świadomość, że te działania są bardzo trudne i też tak, że to nie urząd daje miejsca pracy, ale stwarza możliwości do tego, żeby był to dobry grunt na to, żeby ktoś inny, kto ma chęci, pomysł, możliwości, wiedzę, żeby też tutaj znalazł jakby grunt na to, żeby to się rozwijało i żeby to mogło dobrze funkcjonować. Także takie zadania na te najbliższe czasy. No i myślę, że damy radę.